A więc masz zduplikowane przedmioty z halloweenowych paczek. Nic straconego, bo możesz wykorzystać transmutację. Wchodzimy oczywiście w plecak i szukamy naszego gargolca. O, mamy gargulec dusz. I naciskamy na niego prawym klawiszem myszy i halloweenowa transmutacja. No się otwiera takie okienko, które jest w moim przypadku zbugowane. U was może wyglądać zupełnie inaczej, to powinien być taki gargulec. Ale najważniejsze jest to, że tutaj musimy wybrać trzy przedmioty o tym samym stopniu, czyli tej samej jakości. I te przedmioty stworzą nam klasyczny przedmiot kosmetyczny z wcześniejszych halloweenowych dodatków. No i jeszcze ważna rzecz. Ten przedmiot, który zostanie stworzony z tych trzech przedmiotów, nie będziecie mogli ani przetradować, ani przetworzyć, ani sprzedać. Jak widzicie, na przykład mam zduplikowane stalowe rury. Wybieram jedne. Tutaj muszę wybrać kolejne. Na przykład trupi towarzysz. I jeszcze coś jednego. Ja wybiorę spojrzenie kata, ponieważ nie jest to mój ulubiony kosmetyk. Wyślij. Wysyłam listek. Podpisujemy. Znaczek. Wysyłamy. Do Marasmusa. I otrzymamy od niego taką oto fatalną facjatę. Tak wygląda. Nie jest też moją ulubioną maską, no ale niestety na tym właśnie polega transmutacja. Nie macie pojęcia, co otrzymacie w zamian. Warto też zaznaczyć, że nie musimy tutaj używać tylko i wyłącznie czapek bądź przedmiotów kosmetycznych, możemy też użyć innych przedmiotów. Tutaj tak na przykład użyłam etykiety z opisem, tak słabo opłacalne, ale dobra. Poza tym, jeżeli nie podobał wam się akurat ten sposób pozbywania się duplikatów, możecie oczywiście zrobić coś innego. Przechodzimy w rzadkie przedmioty i odbuduj nakrycie głowy. Jak tutaj wybierzemy sobie jakieś przedmioty, a mogłabym na przykład jeszcze to użyć, ponieważ jest duplikat. Zobaczmy, czy coś jeszcze znajdziemy. Dobra, powiedzmy, że ten Vampiro, bo mam lepsze kosmetyki dla pryki. Jak widzicie, możemy wytworzyć jedno nakrycie głowy, wytwórz. Oczywiście ten przedmiot nie będzie możliwy do wymiany, jak się możecie domyślać, ponieważ używamy do tego halloweenowych przedmiotów. No i takim sposobem mam zwykłą czapkę. To nie jest czapka halloweenowa. Jak widzicie, nie jest to czapka halloweenowa, nie ma tutaj znaczka halloweenowego. Tak więc w zależności od tego, co chcecie zrobić z waszymi duplikatami bądź czapkami, które wam się nie podobają, możecie je właśnie albo użyć trzy halloweenowe czapki, żeby otrzymać jedną halloweenową czapkę w zamian, albo właśnie użyć dwie halloweenowe czapki, a otrzymacie jakąś czapkę i to taką zwykłą, nie halloweenową. Więc wybór należy do was. No i cóż, ja się z wami żegnam i do następnego!